próżno się broniłem. Kobieta gardłowała coraz głośniej. To wstyd, wstyd! Co? Protestowałem. Małe plastikowe kaczuszki do kąpieli, to ma być wstyd? Niektóre z tych kaczuszek mają piersi, kobiecy biust. A ta z czerwonymi cyckami, bliżej jej do sreny niż do kaczki. Trzeba by usłyszeć, jak śpiewa, żeby mieć pewność, odparłem. A te to nie są nawet syreny, to są po prostu nagie plastikowe kobiety. Nie wolno wkładać do wanny nagich kobiet? Nie? To jak się pani myje? Bezczelny ham, nędzna kreatura! Poszła dysząc z wściekłości. Jej zgorszenie przyciągnęło gadów. A ja odkryłem marketingowe korzyści skandalu, bo przez następną godzinę sprzedawałem mnóstwo plastikowej drobnicy. Tak dużo, że nie zauważyłem nadchodzących policjantów, których nasłała na mnie wstrętna, zatruta starucha, żeby się zemścić. Złapali mnie za ramiona, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić. Masz pozwolenie? Licencję by sprzedawać na ulicy? No. Gdzie się zaopatrujesz? Kto jest twoim dostawcą? Masz rachunki? Te pytania pachniały poprawczakiem. Gdzie bym skończył, gdybym natychmiast nie wymyślił jakiegoś sposobu obrony? Zacząłem wrzeszczeć. Twarz wykrzywił mi ból. Aj! Wobec siły mojego krzyku trochę zwolnili uścisk. Darłem się jeszcze głośniej. Aj! Ściska mnie pan tam, gdzie wczoraj wieczorem uderzył mnie ojciec! Instynktownie cofnęli ręce z moich ramion. Nagle zaniepokojeni, że mają do czynienia z ofiarą przemocy. Bez zbędnej zwłoki, co sił w nogach, rzuciłem się do ucieczki, zostawiając towar. Przez godzinę biegałem po mieście, krążąc w różnych dzielnicach, żeby nie wpaść na nich ponownie, zatrzymując się tylko wtedy, gdy brakowało mi tchu. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Skronie mi biegły. A oczy wychodziły z orbit. Gdzieś się tu panią nie zasłaniaj! To twoja wina! Po to podobnie znalazłaś! Przecież to było 20! Trzeba było się od niej daleka trzymać! A teraz nie wynikunia, tylko łóżny cegły! Stosik! Ale ja do Karmela miałam iść! Na dyskotekę! Ty sobie ze mnie chyba żartujesz! W takich łatwach ze szmatrami, no! Nie rób w tym tylko! Bierz się do roboty! Ale los... Akt drugi. Złe siostry stroją się na bal. Gdyby tak móc iść na bal, pięknej sukni, buciczkach złoconych
i przytańczy całą noc, jak w tańcu z gwiazdami. Trzask, łomot i spok przypalonego kotleta. O, a co to? Joke jakiś? Proszę? Po jakiemu ty do mnie rozmawiasz? Do you speak English? No, I don't. No, przejdźmy na język nasz, ojczysty, na mowę ojców. Ale ja nie mam ojca. Ale głupia? Głupia też jestem, bo matury nie zdałam. To widać. Przybyłam tu, trochę się napalając. Dawno się nie teleportowałam. Podobno dyskoteki ci się zachciewa? Ano, zachciewam. Jak to każdy w moim przedziale wiekowym. Otóż to, wszystkie takie same. Ale w tych łachach przecież nie pójdziesz. Jak ty w ogóle wyglądasz? O fryzjerze słyszałaś? Beznadziejna sprawa. Jakby piórun w rabarbę strzelił. No ale to nic. Gdzie diabeł nie może, tam wróżka zosie wyśle. Mamy XXI wiek, od czego odnowa biologiczna. Pójdzie ze mną. Akt czwarty. Bal u księcia. Co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Chyba oddam się grze w piłkę siatkową. Synu, a cóż ty czynisz? No próbuję dotrwać jakoś do rana. Ale synu, ty masz żony sobie dzisiaj znaleźć pośród licznie tu zgromadzonego kwiatu naszego królestwa. To ja do ogrodu może pójdę. Siadaj, synu, patrz, podziwiaj i wybieraj. Zaczynamy casting. Zapraszamy kandydatki do ręki księcia. Poprosimy pierwszą kandydatkę, królewnę Fionę. Thank you.
trzech, to nawet największemu wrogowi nie poleci. Ciekawe, w tym zamku strasznie. Ojej, Kopciuszek. Kopciuszku, jak ci na imię i skąd pochodzisz? Kopciuszek z gimnazjum numer 2. Czy zrobisz mi ten zaszczyt i raczej zatańczyć ze mną? No jasne. Albo wielkiej dżungli pan strusie mi.